Sam już nie mogę doczekać się, kiedy wreszcie będziemy mogli korzystać, kiedy okręt zostanie dostarczony do Królewskiej Marynarki Wojennej. Będzie on znaczącym elementem w naszych siłach. Mamy za nami naoczny przykład tego, że w ciągu kilku miesięcy częściowo wyposażony kadłub okrętu został zbudowany. Także oczywiście zdolności są i ja myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego typu projektu. Stocznia Wojenna budowała cały kadłub w oparciu o materiały i dokumentację dostarczoną przez czy to Stocznię Nauta, czy bezpośrednio z SAP-KOKUMS. Także no myśmy byli wykonawcą, natomiast no nie jesteśmy projektantem, nie zamawiamy urządzeń, materiałów, tylko budujemy na powierzonym materiale. Ten podział ról został już dawno temu określony, zanim jeszcze Stocznia Wojenna znalazła się w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. W tej chwili kończy się etap, który jest związany z budową kadłuba jednostki, tak? Czyli to można powiedzieć kolokwialnie, że jest to najprostszy etap budowy. Jednostka osiągnie w dniu dzisiejszym pływalność, zostanie przeholowana do nabrzeży Stoczni Nauta, w której będzie się odbywał proces instalacji wszystkich systemów ogólnookrętowych, instalacji kablowych, instalacji urządzeń specjalnych. Jednostka w Stoczni Nauta przejdzie próby na uwięzi oraz później próby morskie. Przekazanie jednostki planowane jest na koniec bieżącego roku, ale tak jak wspomniałem, będzie to przekazanie jednostki, która będzie platformą w pełni wyposażoną i po próbach morskich, natomiast SAP-KOKUMS będzie jeszcze po tym jak gdyby okresie budowy instalował te urządzenia takie specjalistyczne, które służą do tej walki radioelektronicznej. Z perspektywy SAP dzisiejsza ceremonia to tylko początek. Jesteśmy bowiem sąsiadami. Łączy nas most, z którym jest ten system promów łączących Szwecję i Polskę. Firmy nie tylko z północnej Polski, ale także z całego terenu naszego kraju już są częścią klastra przemysłowego. Nieustannie ma miejsce wymiana handlowa, a przedstawiciele polskich firm dostarczają najnowocześniejsze elementy do naszych wysoko zaawansowanych łodzi podwodnych, na przykład naszej 26, więc tak jak mówiłem, jesteśmy tutaj, to tylko początek, zostaniemy tu dłużej.